Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. W zasadzie od początku tygodnia próbuję nagrać film na temat sytuacji Artura Szpilki, ale zmienia się ona tak dynamicznie, że cały czas muszę zaczynać od nowa. W poniedziałek Szpilka powiedział w Pancerze, że myśli o zawieszeniu swojej kariery, czym oczywiście wywołał medialną burzę. We wtorek dyskutowało się o tym, że powrót w kwietniu, 22 kwietnia jest możliwy, ale po prostu z innym rywalem niż Adam Kownacki. W środę te spekulacje rozwiał sam Artur Szpilka, mówiąc, że wraca na ring w czerwcu lub w lipcu. Z kolei w czwartek promotor Andrzej Wasilewski poinformował, że letnim rywalem Artura Szpilki będzie Dominik Brazil. Ja teraz chciałbym krótko wypowiedzieć się na temat całego tego zamieszania, w nadziei, że moje słowa nie zdezaktualizują się w ciągu kilku najbliższych godzin. Na samym wstępie muszę przyznać, że cieszę się, że nie dojdzie do walki Szpilka versus Kownacki. Od początku uważałem takie starcie za kompletnie bezsensowne. Mam zresztą wrażenie, tak słuchając niektórych wypowiedzi, czy to Szpilki, czy Kownackiego, że oni sami odbierali taki pojedynek dokładnie tak samo. Niech obaj sobie teraz spokojnie idą swoją drogą, niech sprawa na razie przycichnie, a być może temat takiego pojedynku wróci po prostu w przyszłości, gdy walka Szpilka versus Kownacki będzie bardziej uzasadniona. Wielkim problemem jest jednak to, że w kwietniu Artur Szpilka nie zawalczy w ogóle, że ten jego powrót w dalszym ciągu się opóźnia. Pamiętajmy, że jego nie ma w ringu już 15 miesiąc, a dla 27-letniego pięściarza to naprawdę jest cała wieczność, kawał czasu. Oczywiście po tej walce z Wilderem była kontuzja, potem długa rehabilitacja, potem dwie walki odwołane jakby z przyczyn niezależnych zupełnie od Artura. No ale jednak liczyłem na to, że uda się załatwić zastępstwo na kwiecie. Nawet w poniedziałkowym Pancerze Andrzej Wasilewski o tym mówił. Mówił, że toczy intensywne rozmowy z potencjalnymi zastępcami dla Kownackiego. Myślę, że walka nawet z jakimś bardzo słabym przeciwnikiem, z jakimś boomem, który by położył się w pierwszej czy drugiej rundzie, byłaby dla Artura bardzo ważna. Dlatego, że on znowu poczułby tę adrenalinę, mógłby sobie wyjść do ringu, mógłby dopisać zwycięstwo w rekordzie. No i miałby może takie poczucie, że te przetrenowane miesiące nie poszły na marne. Nawet zresztą Kamila, jego narzeczona, się wypowiedziała na Twitterze, napisała do Andrzeja Wasilewskiego, że Artur powinien stoczyć walkę w kwietniu przed starciem z Brazilem. Szpilka odpisał oczywiście jej, żeby się nie wtrącała, no ale mam wrażenie, że on sam czuje po prostu potrzebę wyjścia na ring, potrzebę zrzucenia z siebie tej rdzy. Myślę, że nawet najwięksi wrogowie, hejterzy Artura Szpilki nie mogą mu zarzucić, że unika wyzwań. Pojedynek z Jenningsem wziął wbrew wszystkim walczył z Adamkiem. Nawet starcie z takim bykiem jak Wilder wziął z bardzo krótkim wyprzedzeniem, bo to jest po prostu taki charakter. To jest człowiek, który zawsze chce się bić, to jest po prostu wulkan tryskający energią. No i stąd nie może dziwić cała ta frustracja. No, kto nie byłby wkurwiony na miejscu Artura, gdzie nie walczy przez kilkanaście miesięcy, gdzie potem naprawdę ciężko zapierdala, żeby zrobić formę, co zresztą się udaje, no bo Artur jest teraz wyrzeźbiony chyba jak nigdy. No i potem za każdym razem na kluczowym etapie przygotowań okazuje się, że jednak z walki nici. Musi być zdenerwowanie, no i stąd pewnie takie słowa jak w tym poniedziałkowym Pancerze, żeby nie traktować go jak zabawkę, którą można sobie wyciągać, kiedy się ma ochotę. Nawet takie słowa o zawieszeniu kariery. Na szczęście Artur trochę ochłonął, już w tym środowym filmie na Facebooku powtarzał, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i oby miał rację. Ostatecznie najbliższym rywalem Artura Szpilki ma być Dominik Brazil, czyli mamy powrót do tej opcji, która wysypała się w lutym i tej walki akurat jestem zwolennikiem. Dlatego, że Brazil plasuje się w czołówkach rankingu wagi ciężkiej, ma w Stanach już wyrobioną pewną markę, niedawno walczył nawet o Mistrzostwo Świata. Tymczasem moim zdaniem żaden z niego wirtuos, nawet Izu Ugonoch odsłonił w ostatniej walce sporo wad Brazila. Zabrakło mu trochę doświadczenia, ale Artur, myślę, w tych walkach na najwyższym poziomie ma tego doświadczenia znacznie więcej niż Izu. Wielka szkoda, że to będzie pierwsza walka po powrocie, dlatego że Artur sam może nie do końca wiedzieć, na co go stać, może pojawić się ta rdza, ale mimo wszystko uważam, że ma wielkie szanse, mimo wszystko uważam, że może tą walkę z Brazilem Artur Szpilka wygrać. Przede wszystkim nie analizujmy jednak możliwego przebiegu walki Szpilka versus Brazil, dopóki nie będzie ona pewna. Ale taka naprawdę pewna, zaklepana. Niech już chociaż te kontrakty będą podpisane, choć nieraz to i po podpisaniu kontraktów się wszystko sypało. No i mam też nadzieję, że Artur będzie w stanie po raz trzeci się zmobilizować. Po raz trzeci wejść na te najwyższe obroty, po raz trzeci zbudować świetną formę. Akurat w jego przypadku jestem dziwnie spokojny, że samozaparcia i mobilizacji mu starczy. A na sam koniec pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Szpilka może czegoś chcieć,
Może czegoś chcieć Wasilewski, mogą chcieć media, mogą chcieć kibice, ale ostatecznie wszystkie decyzje i tak podejmie jeden człowiek, czyli Alhejmon. To właśnie w jego stajni jest Artur Szpilka i koniec końców wszystko zależy od Hejmona, dlatego miejmy po prostu nadzieję, że tym razem wszystko będzie dobrze, że Artur wreszcie wróci i że wróci zwycięstwem. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Zachęcam jak zwykle do dzielenia się opiniami, a tymczasem już mówię do usłyszenia. Cześć!